Cześć, witam Was serdecznie. Rafał z tej strony. Dzisiaj nietypowy ubiór, nietypowa sytuacja. Dostałem pracę domową i to taką mocną, dlatego że napisał do mnie Krycha Dron. Napisał z fajnym pytaniem, już przeczytam Wam to pytanie. Krycha Dron napisał tak. Widziałem filmik, że można wyłączać silniki Mavic poprzez wychylenie obu dźwigni do siebie. Czy tak jest naprawdę? Bo według mnie można to zrobić niechcący przez przypadek i stracić drona za kilka tysięcy. Czy wiesz coś może na ten temat? Czy zdarzyło Ci się przez przypadek go wyłączyć? Z góry dziękuję za odpowiedź. Nie spieszymy się z odpowiedzią i wesołych świąt życzę. Słuchajcie, więc jest po prostu totalna afera. Idziemy próbować, a później opowiem Wam, jak to wyszło. No to powiem Wam, że Krycha Dron naprawdę sprawił mi niezłą niespodziankę, bo dużo przygotowań do tego epizodu było. Najpierw musiałem przygotować się mentalnie, jak wszystko rozegrać i jak przeprowadzić procedurę wyłączenia silników w powietrzu. Wiadomo, że gdybym to zrobił nad utwardzonym terenem, a nawet w terenie zwykłym, nawet na trawie, to ryzykowałbym utratę śmigła, silnika, drona, ramienia, kamerki, gimbala itd. Więc postanowiłem rozpiąć płachtę. Płachtę rozpiąłem na 1, 2, 3, 4, 5, 6 karabinkach. To była płachta, którą kupiłem do słaniania basenu latem, tego basenu dla dzieci. I zaadaptowałem ją w taki sposób, że wypaliłem w niej 6 otworów, a w każdym otworze umieściłem karabinek. Taki alpinistyczny i następnie linkami taką całą płachtę starałem się wypoziomować i przypiąłem do trochę do ogrodzenia, trochę do takich tyczek, które miałem od flagi z obciążeniem, a częściowo też do trampoliny. Ej, to wygląda jak wolę trampolina. I o to chodzi. Próby najpierw przeprowadzałem ze Sparkiem, dlatego że miałem wrażenie, że ze Sparkiem też tak się uda i przez godzinę walczyłem z tym Sparkiem, ale nic mi to specjalnie nie dało. No to przyszedłem do domu, no trochę byłem zrezygnowany, mówię, kurde, Sparkuś nie da rady, to pewnie z Maviciem też nie. To co się działo, to mi ściągało Sparka na bok, on się zaczynał lekko skręcać na bok i kręcić ogólnie. Później wyszukałem sobie właśnie w necie CSC, czyli Combination Stick Command Emergency Take Off, nie Take Off, tylko Shut Off. I znalazłem kilka opisów, jak to zrobić. Otóż można to zrobić w Mavicu, natomiast słabo jest ze Sparkiem, więc przerzuciłem się na Mavica. Wszedłem w ustawienia i tam faktycznie w ustawieniach Main Controller Settings, tam gdzie jest ten dron na górze. Następnie mamy Advanced Settings i tam na samym dole są ustawienia już wyłączenia poprzez CSC silników.
I tutaj wybieramy main over, coś takiego, tą pierwszą z góry opcję, a nie tą drugą, only in emergency situations. I pomimo tego, że dron się bardzo obawiał, pomimo to, że ja miałem to aktywowane, tę funkcję, to słuchajcie, próbowałem też około 20 minut i tylko 3 albo 4 razy mi się udało tego Mavica wygasić. Nagrywałem to z 4 różnych kamer. To nie jest takie proste, żeby to zrobić, ale zaprzęgnąłem do pracy wszystkie moje sprzęty i statywy. Faktycznie da się wyłączyć Mavica, ale trzeba się bardzo mocno postarać. Dlatego, że on wchodzi w mały spin na początku, on nie wyłącza się tak bezpośrednio. Na początku leciutko go wykręca i leciutko go skręca w dół. Przy drążkach na zewnątrz i na dół nie udało mi się to zrobić. 3 razy tylko przy drążkach do siebie i w dół. Wnioski są takie. Moim zdaniem wcale niełatwo jest zrobić CSC w powietrzu, bo jeżeli chodzi o odpalanie samych silników, to jest kaszka z mleczkiem na ziemi. Ale jeżeli chodzi o zgaszenie silników w powietrzu, to po pierwsze jest ta funkcja do aktywowania i dzięki Ci Krycha Dron za to pytanie, bo to wreszcie było stymulujące pytanie, które mnie zakręciło i zmotywowało do działania. A po drugie, czyli najpierw musimy aktywować taką funkcję, a później musimy się mocno postarać przyduszając. Jak mówią koledzy w Wielkopolsce, przydusić, naprawdę przydusić te drążki, żeby nam Mavic w powietrzu zgasił silniki. To tyle z moich obserwacji, mam nadzieję, że było to pomocne. Przedsięwzięcie całe zajęło mi od 9 do 13, 4 godziny. Jeszcze będzie edycja tych filmów i jeszcze będzie publikacja. Cała dniówka, ale Krycha Dron, dzięki bardzo za fajny temat i pozdrawiam Was kochani serdecznie, wszyscy moi widzowie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, przy okazji życzę do zobaczenia przy następnych epizodach. Trzymajcie się, dzisiaj w nietypowym mnisim ubraniu, gdyż poświęciłem na tym dworze ze 4 godziny, już odchodziłem od zmysłów, ale osiągnąłem to, co chciałem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i jedziemy dalej. Cześć! Powinno się świecić na czerwono. Tak. Świeci się? No. Dobra. Ej, to wygląda jak trampolina.